Hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii XCOM Enemy Unknown. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, tuż ostatnio działiśmy, mianowicie udało nam się przychwycić jak do tej pory największy spośród statków obcych. Mianowicie, nie wiem jak on się nazywał, ale był naprawdę, naprawdę wielki. Ale daliśmy sobie radę. Daliśmy sobie radę, ładnie go tam przeczyściliśmy. Sytuacja na ziemi wygląda następująco. Mianowicie trzy kraje zrezygnowały z naszego projektu, co ani trochę mi się nie podoba, ale nic na to nie poradzę tak właściwie. Znaczy to jest tak, że chyba ta debata tak to ma troszeczkę działać, że nasze działania tutaj nie są wystarczające do tego, żeby ogarnąć wszystkich. Niestety. Niestety z części państw trzeba będzie zrezygnować prędzej czy później. Ja bym chciał wystrzelić w najbliższym czasie satelitę nad Rosję, po to, aby tutaj ogarnąć te zyski z Rosji. To jest 150 kredytów miesięcznie. Bardzo warto byłoby to zrobić. Z tego co wiem, to my już tutaj pracujemy nad satelitą właśnie, ale 20 dni to będzie trwało, a więc trochę czasu. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Skanujmy dalej. O, co my tu mamy? Zlecenie od Argentyny. Zwłoki mutonów. Oni chcą 6. My mamy na razie tylko 4, więc nie mogę teraz nic z tym zrobić, niestety. O, atak. Dowódco, mamy liczne zgłoszenia trwających porwań. Ich miejsca zostały naniesione na hologlobus. Okej, mój drogi, więc mamy tak Glasgow, Wielka Brytania. Tu mamy też Brazylię. Oraz Kanadę. Kanada odpada, ponieważ tu jest niski poziom paniki. Myślę, że warto by się było skupić nad Wielką Brytanią. Tutaj dostaniemy 4 techników, no cóż. A tu dostaniemy 200 hajsu. Dobra, poczekajmy, sprawdźmy. Które państwo ewentualnie byśmy mogli znieść jego odejście? Jak to wygląda? Wielka Brytania oferowałaby nam 100. Z kolei Brazylia 80. Tak więc jeśli stracimy Brazylię, nie będzie to wielka strata. Dobra, w takim razie lecimy do Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Tak jest, Wielka Brytania. No i bierzmy się za to. Dobra, kogo my tu mamy? To jest nasza dzielna ekipa. Tego kolesia usuńmy. Tu mamy nowego snajpera. Snajper Zenek. Nie mamy pancerzy? Wydawało mi się, że mamy wystarczającą ilość pancerzy, ale... Ale czekajcie, coś mi tu nie pasuje. Koszary. Zobaczmy żołnierzy. Wszyscy są zdrowi, tak? Tata miś, spazm, wudu, anioł, loko. Dobra, czekajcie, zaraz sobie z tym damy radę. Tak, potwierdzamy, Wielka Brytania. Teraz tak. Ty ma majoraż. O, daleko chłopie, zaszłeś. Teraz tak, tu mamy ona ma nasz pancerz. Dobra, tego też sobie usuńmy i dodajmy tytuł i wyposażenie. A no tak, bo mamy 6, a mamy chyba tylko 5 pancerzy z tego co się orientuję, czekajcie. Mamy hajs, tak więc myślę, że można byłoby... Nie, mamy 6 pancerzy. Gdzieś tam coś się nie zgadza, czekajcie. Gdzieś coś mi nie pasuje. Tego usuńmy, dodajmy sobie na przykład tego gościa. Ten nie ma pancerza. Ten też nie ma pancerza. Kurna, ktoś gdzieś brał pancerz i oddał, patrzcie. Coś mi tu nie pasuje. No, ten koleś ma pancerz, patrzcie.
Wyposażmy cię w zwykły. Teraz tak. Tego usuńmy, dodajmy tutaj sobie... To są wszystko szeregowi. Mamy dwóch snajperów i to jest bardzo dobra sprawa. Weźmy sobie tego gościa. A czekajcie, czy ja teraz tutaj mam snajpera? Szturmowiec? Właśnie, że nie. Tego też. Którego bierzemy? Tego. Greka. Edytuj, wyposażmy cię w to, wyposażmy cię w to. Tak jest. Ty weź sobie Grenade'a. Teraz tak, ty koleżanko, jesteś szturmowcem. Ty dostajesz miotacz łukowy, na wszelki wypadek, gdybyśmy coś ciekawego znaleźli. Dobra. Teraz tak. Dobra, myślę, że jest ok. To jest kapral. Mamy dwóch gości wsparcia. Dobra, zaczynajmy. Nie traćmy czasu. No i lecimy do Wielkiej Brytanii. Lądownik dotarł na miejsce. Ok, rozpocznijmy atak. Kolejnym miejscem zrzutu jest Wielka Brytania. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. No dobrze, zaczynajmy. Rozpoczynajmy misję. Centrala, tu Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Dobra, idziemy od samochodu do samochodu na spokojnie. Bez zbędnego bohaterstwa. Ty koleżanko, ty kolego tutaj. Dobra. Na szczęście wszyscy mają odpowiednią broń. Palić ile wlezie. O ja, mamy. Możesz ty, co to jest? Jestem pewien, że mój zespół chętnie przebadałby to coś. Ale to jest wytrzymałe. Możesz w mordę. Nieźle dostało. Rozwal to. 4, 2 punkty życia temu czemuś zostały. Tak, chybił. Trudno. Dobra. Okej. Tutaj włączmy sobie to. Masz to dziadostwo zniszczyć, moja droga. Ach, mutony. Skubańcy. Nic to trudno. Niż to. Rozwalony. Pięknie. Jeszcze wybucha. Trzeba o tym pamiętać. Dobra, ty koleś tutaj. Nie widzisz ich jeszcze. Trudno. Warta. A, dobra. Ten nie może, nie ma jeszcze takiego poziomu, żeby móc fajne rzeczy robić. Strzelają. A, nie są jacyś super silni, ale są, kurde, upierdliwi. Uwaga, co robią mutony. Chyba się jakoś tutaj zagrzewają do walki. Zew krwi. Strzela, uwaga. Trafił. Orzesz. Kiepsko to wygląda, moi drodzy. Niestety mamy straty. Dobra, kolego, przeładuj. Ty wal. Rozwal. Zdjęty, pięknie.
cholerny, paskudny robocik. Dobra, podejdź tu. I masz wartę. Dobra, co my tu mamy? Zniszcz to. Rozwalone. I bardzo dobrze. Niestety ponieśliśmy straty, co nie jest zbyt fajną rzeczą. Ty tu kucasz. Dobra, co oni zrobią? Należycie będą podchodzić i atakować. Walą, trafili. Ach. Pojazd mi zaraz wybuchnie. Trudno. Wal. Pudło. Cholera! Wróg nadal stoi. Niedobrze. Strzela. Trafił. Cholera. Jeszcze koleś będzie panikował, no nie. Dobra, ten samolot wyleciał w powietrze. Dobra, czekaj. No nic, ostrzelaj skubańca. Dostał. Ale 7 punktów mu zabraliśmy, jeszcze gnój żyje, no. Ostrzelać. Zdjęty. Bardzo ładnie. Dobra, ty koleś. Ty musisz się wycofać tutaj, bo zaraz ten samochód wyleci w powietrze. Dobra, strzelaj. Likwiduj dziada. Nic z tego. Okej, gnój się wycofuje. Dobra, idziemy naprzód. Idziemy naprzód. To auto może zaraz wylecieć w powietrze, więc lepiej tam nie stawać. Przeładuj broń. Ty przejdź tu. I też przeładuj. Prujemy. Ty korzelanko. Przejdź tutaj. Dobra, ty masz wartę. Obserwuj, co się dzieje. To auto coś tu nie chce się palić, ale wolę nie ryzykować. Dobra, ty weź sobie to. Zbliżam się do wroga. I ruszasz naprzód. Idziemy, idziemy. Mamy wroga. Otworzyć ogień. Okej, okay, samochód oberwał. Tutaj. Gazu. Ty koleś. Tutaj. Gazem. Dobra, ty koleżanko, podejdź sobie tutaj. Znaczy kolego, przepraszam. Jakoś tak jestem przyzwyczajony, że sanitariuszem u mnie jest zawsze ona. Nie użalaj się nad sobą. Ta jest. Dobra, ty. Pędzisz tutaj. Oj! Jednak wyleciało to. Wyleciał ten samolot w powietrze. Ten co, strzeli jeszcze? Już myślałem. Dobra, i to wylatuje w powietrze.
nadzieję, że nikomu się nic nie stało. Dobra. To musimy tego typa zlikwidować. Zdjęty. Pięknie. Ostatnie naboje poszły w cholerę. Okej, dobra. Naprzód. Ciśniemy. To jest nasz snajper. Ufoki w polu widzenia. Kogo my tu mamy? Oja! Udzielcy. To nie do końca mi się podoba. Ale no nic, trudno. Ostrzelać z kubańców. Niestety pudło. A, może się lepiej złożyć. Ty tutaj. Pędzimy. Idziemy naprzód. Ruszamy. Co oni zrobią? To jest dobre pytanie. Strzela. Uwaga. A, zatruł nas. Trzeba ich zdjąć jak najszybciej. Szczęście chybił. Tak, wiem, tutaj mamy drobne zatrucie. O, jak mi przykro. Samochód wyleciał w powietrze przy nim. Dobra, podejdź tu. Widzę wroga. Kolejne mutony. Niedobrze. Próbują nas oskrzydlić. Dobra. Przywal temu. Mam nadzieję, że się uda. Oberwał, ale jeszcze żyje. Do bań. Dobra, ty na razie kolegowa. Dobra, ty tu. Przeładuj broń, koleżanko. Dobra. Przewalim. Ech, nie wyszło. Zobaczymy, co oni teraz robią. Grzej w niego. Pudło. Słabo, słabo. Zmienia pozycję. Pilnujcie skrzydeł! Przemieszczają się! Strzela. Nie mam jak się ruszyć. Jest przygłożony. Ten co robi? Wali do naszego odsłoniętego kolegi. Uja, 9 punktów życia nam zabrał. Skubany. Jeszcze jeden koleś. Ten tu jest zatruty. Dobra, trzeba go przesunąć. Dobra. Ty się musi, kolego, cofnij tutaj. Przeładuj broń. Mogę sypać dalej. A, bo on jest przygwożdżony i to jest problem. Dobra, czekajcie. Musimy coś wymyślić. Gdzie by się tutaj szło ukryć? Dobra, na razie ty tutaj. Wal. Zdjęty. Zastraszenie. Pięknie. Dobra. Okej, okay, ty kolego. Rozwal go do końca. Ech, to bań. Aj, kiepsko. Też tak sądzę.
Dobra, co my tu mamy? Spróbuj. Dupa. Dobra, ty kolego, możesz teraz tutaj powalczyć. Orzesz. Niedobrze, walą. Ach, dostał. Co tamten zrobi? Się wycofuje. Ale strzela mimo wszystko. Obrywamy. Coraz bardziej. Bali. O ja. Dobra. Trzeba będzie się cofnąć. O ja, dobra. To wylatuje w powietrze. Mówcie, że to... God damn it. Musimy uciekać! God damn it. Niedobrze. Niedobrze, dobra. Wczytajmy to sobie, bo inaczej będzie lipa. Okej, moi drodzy, jesteśmy. Dobra nasza, na razie. Bo... Znaczy tak, cofnąłem się. Cofnąłem się o kilka tur. Do momentu, aż ten koleś był przygwożdżony. Dobra, ty kolego, na razie... Cofnij się tutaj. Niestety musimy się cofać. Musimy się cofać. Dobra, ty na razie nic nie zrobisz. Ty koleżanko tutaj. Ta jest. Otwórz ogień. Tak, przywal tamtemu, co strzela do naszego. Trafiony, pięknie. I zastraszony od razu. A więc przestał strzelać, skubaniec. Teraz tak, ty kolego... musisz się wycofać. Przede wszystkim. Ty kolego tu. Po prostu idziemy do tyłu. A, no tylko dwa punkty zeszły. Nie ma sensu. Lepiej strzelić. Wal. Ech, pudło. Poprawiam celownik. Dobra, ty koleżanko. Likwiduj dziada. Też pudło. Cel nadal stoi. Niedobrze. Ale troszkę żeśmy się wycofali. To inaczej to rozegrałem. Uwaga, chowaj się. Odstrzeliwują mnie! No nic, nie poradzimy, no. Ten ze w krwi, czyli tam jest jeszcze jeden koleś. Walą. Walą do mnie! Na szczęście... Chybił. Ten się wycofuje i strzela. Pluje gównem. Kubaniec. Ten ma zatrucie, trzeba go uleczyć. O ja, dobra. To wyleciało powietrze. Ten wybuch ostatnio nam bardzo mocno przywalił. Ty kolego tutaj. Lecz. Naszego bardzo ważnego kolegi. Dobra, ty koleżanko. Serknę tylko. Wal. Rozwal gnoja. Zdjęty, pięknie. I o to chodziło. Dobra, ty... Spróbujmy zrobić może coś takiego. Podskocz tu. I przywal temu. On jest ten.
nie jest zdrowa. Muszę dlatego kiepsko jej to poszło. Ach, szkoda, że nie można rzucić grenade'a. Dobra, w tym razie przeładuj. No i zobaczymy, na co stać obcych. Ten tu coś knuje. Będzie strzelał. Uwaga! Jestem pod ostrzałem! Na szczęście chybił. Tam jest jeszcze jeden skubany. To jest ten, który nam wcześniej uciekł. Wali! Schowaj się! Przygwoździli mnie do ziemi! Dobra. Ten co robi? Też się cofa. Wali. Dostał. 4 punkty nam zeszły. Życia. Trudno. Mamy zatrucie. Dobra, ty kolego tu. My ruszamy naprzód. Kurde, typa jeszcze przydałoby się uleczyć. Powiem szczerze. Dobra, ty się ulecz. Jak ci przywalą jeszcze raz, to będzie źle. Dobra, ty koleżanko. Dobra. Trzeba będzie zrobić to nieco inaczej. Ty musisz się wycofać tutaj. Nie widzę innego rozwiązania. Przynajmniej na razie. Ty będziesz tu. Moja, ten pojazd wyleciał w powietrze. No słuchajcie, coraz trudniej jest. Oni tu podchodzą. Uwaga, wali! Trafił! Ach, jeszcze żyje nasz. Ten co robi? Też zmienia pozycję. Strzela. Chowaj się. O. Przygwoździli mnie do ziemi! Na szczęście nic to nie dało. Co ten tu robi? Strzela. Granat. O, rzesz! Ale zdjął go. Przynajmniej tyle dobrego. Ale kurde, już 3 ludzi straciliśmy w tej... Nie, ten żyje. Jeszcze jednego tylko straciłem. Ale kurde, bardzo doświadczonego żołnierza. Dobra. Likwidujmy dziadów, bo inaczej... Nikt tutaj żywy z nas nie pozostanie. Ech, pudło. Cel nie został trafiony. Kiepsko. Dobra. Rozwal go. Zdjęty, pięknie. Zapomniałem, że mutoni mogą używać tych cholernych granatów. Ostrzelaj. Skubańca. Pudło niestety. Tu kolejny samolot wlatuje w powietrze. Strzela. Trafił. Niedobrze. Ty koleś. Cofiesz się tu. I musisz się wyleczyć. Nie, nie jego. Siebie. Kurna, źle kliknąłem. Mam nadzieję, że to już koniec zaraz będzie. Też pudło. God damn it. Dobra, włączmy jej to. Musi podejść. Podejdź. Do gnoja. Rozwal go. Bardzo cię proszę. Zdjęto. Zdjęty, dobra. Kolejny dzień, kolejna udana operacja. No nie wiem, czy aż tak udana. Straciliśmy 2 ludzi. Ale trudno, to jest wojna. Tak już bywa. Panika w Brazylii. No nic, no trudno. Życie.
Dobra. Zobaczymy. Tutaj awans naszej koleżanki. Dobra, weźmy sobie to. Nie lubię tracić ludzi, szczególnie doświadczonych. Tam ten gościu miał 15 misji za sobą. O, kiepsko, kiepsko. Znaczy nie dostaliśmy techników. Będziemy w kontakcie, dowódco. Dobra. Koszary. Jak to wyglądają nasi żołnierze? Mamy ich jeszcze sporo, ale to co się dzieje, to nie jest dobra rzecz. To nie jest za dobrze. Za chwilkę będziemy mieli dowódco, projekt. Dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Dobra. Teraz tak, tu potrzebujemy. Mamy 6 karabinów laserowych. Chyba ten karabin snajperski. Dobra, na razie chyba nie jest źle. Zobaczymy, co są te pancerze Tytan, na którymi pracujemy. One mogą być naprawdę przydatne. Zerknijmy sobie może jeszcze na odlewnie. Co my tu możemy poprawić? Ulepszony scope, platforma broni ciężkiej. Tego na razie nie chcę. Ulepszony miotacz łukowy. Czyli czekajcie, już mam opracowane ten nasze... jak to były? Satelity stealth, nie? Okej, tu mamy poziom paniki na świecie. No Brazylia jest najgorzej. W RPA też niedobrze. Te kraje się już wyłączyły z dalszego wspierania naszych projektów, naszego projektu XCOM, ale trudno. Nic na to nie poradzę. Dobrze, moi drodzy, no nic. Myślę sobie, że czas powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.